Hej, 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 ja was witam bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj zagram sobie w BF1 na OpenBecie, ale moi drodzy widzowie, na trybie Conquest, czyli na wreszcie, o cholera, ale żebym dostał. Wow, dobra, jeszcze walnął mi heada. Na trybie Conquest, czyli na czymś innym wreszcie niż Rush, na trybie, gdzie jest duża mapa, gdzie jest 64 graczy, gdzie mamy 8 punktów, raz, 2, 3, 4, 5, 7 punktów do przejęcia, więc jest trochę zabawy. Mamy również samoloty, mamy również konie, mamy również wszystko i dzisiaj pierwszy raz w życiu pojadę, polecę do samolotu i w ogóle nie wiem dlaczego ja to robię, ale dobra, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Więc ja zapraszam was do oglądania, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, rób ta co chceta, a my tymczasem oczywiście gramy, tradycyjnie nagrywam oczywiście tym jakże nowym sposobem. Samolot, samolot! Mayday, mayday! A to jest mój. Ale tam pode mną był nie mój. Czekaj, czy ten się rozbił? Co za ciołek? Jak tutaj grać? Gdzie tu jest jakiś samolot gracza? Dobra, mamy go! Dobra, chyba z niego wysiadł. Przyładuj. Dobra, odbijamy, bo się walniemy za chwilę. O! To jest bombowiec akurat. O, my jesteśmy tutaj samolotem bardziej myśliwskim. Pod F2 również mamy strzelbę, ale ja nie chcę teraz zmieniać, bo prawdopodobnie zginę. Muszę jak najszybciej tutaj... Ale tutaj normalnie ta myszka chodzi, a pewnie to nawet słyszycie, co nie? Naprawdę trzeba tutaj troszeczkę sensy tego wszystkiego trochę powiększyć, jeśli chodzi o pojazdy. No ale dobra, a ty, tam jest koleś. Dobra, kij. YOLO! Tam był koleś. No niestety. Kiedy tak jak mówiłem właśnie, jak gramy właśnie czy to kawalerzystą, czy to czołgistą, czy to właśnie jesteśmy w samolocie, to nie mamy tak jakby własnej klasy postaci, tylko gramy jakąś inną. Zagram sobie medykiem, ponieważ ja po prostu uwielbiam jego broń, po prostu ubóstwiam. Pójdziemy może na punkt A. Następnie z punktu, albo nie, dobra, gdzieś tutaj, jeśli mogę, to się deployuje. Pójdziemy tutaj bronić punktu F, tutaj jest, punkt F, tak? Więc jest spoko. Niestety nie jestem dowódcą składu, tak więc troszeczkę mniej tych punktów będzie, ale to i tak nie powinno nam przeszkadzać. Tutaj jest samolot. Okej, okay, skład spał. O, tutaj koleś w ogóle jakiś jest. Granat! Dobra, musimy tutaj pójść na tego typka. To jest dosyć ważne. O, fuck! Dobra, jeden nie żyje. Drugi nie żyje, pięknie. Udało się, w takim razie super. Dobra, idę może gdzieś dalej, ponieważ ja nie chcę tutaj tak do końca siedzieć tylko i wyłącznie na miejscu. Bo jednak mimo wszystko to jest Conquest. Tutaj chodzi o to, aby chronić poszczególne punkty, aby... Wiem, że to nie jest najmądrzejszy sposób. O kurde, to jest wróg. Fuck. O, koń nie, koń, kurde nie, a ostatnim strzałem chyba mnie zabił. A nie, u góry był snajper jeszcze, dobra. To muszę w takim razie pójść tutaj na górę. Tutaj granie snajperem jest naprawdę też fajne. Granie medykiem tak samo. Fajnie by było przejąć punkt G i następnie na punkcie G się zamienić w medyka, znaczy w snajpera. I wtedy dobrze się właśnie pobawić tym snajperem. Tak mi się wydaje, że tutaj jest bardzo, bardzo fajnie właśnie wejść tutaj na górę, tak? Dobra, my tutaj idziemy jako tako. Wow. Dobra, można tak fajnie wejść, nawet nie wiedziałem o tym. Tam sobie nie rzuciłem apteczki. Tutaj jest samolot oznaczony, spoko. Dobra, przejęliśmy tutaj punkt, prawie że. Tutaj jest koń. Gdzie jest ten koleś? O, zginął. Tam był jeszcze jakiś jeden koleś. Tutaj widzę, że mamy czołg do pomocy. Ja się tutaj oczywiście pokryję, bo tu gdzieś był jeden wróg. Dobra, przejęty punkt, super. W takim razie lecimy dalej, lecimy teraz do punktu... Sam nie wiem którego. Do punktu E? Nie, czekajcie. E jest strasznie daleko, do punktu D prawdopodobnie. Znaczy chcę pójść pierw tutaj na górę, ponieważ obstawiam, że kogoś tutaj znajdziemy. Ktoś chyba mnie strzela w ogóle. O kurde, ktoś o mnie strzela, ale to od tyłu. Kurde, nie. Spadaj. Pięknie, dostał. Tam jakiś we mnie koleś strzela. Na punkcie E jest chyba tylko i wyłącznie jeden nasz, to ja tutaj spróbuję może dojść. O, strzelają we mnie. Może ktoś tutaj będzie? O, właśnie. Ach, fuck, dostałem. Apteczka. Muszę przeładować. Uleczymy się.
Co by na to, aby spróbować szarżować go? Yeah, udało się! Wow! Prawie, że mnie zabił ten koń, co nie? Dobra, uleczymy się. Czy jest tutaj jakiś koleś? To jest jakaś flara. Dobra, tam są nasi. Tutaj punkt jest pełny, jest chroniony. O kurde, o! Snajper! Album zginął, co nie? Apteczkę sobie dam już na przyszłość. No, chłopie, dobrego headshot, że strzelił. To muszę go pochwalić teraz. To mu wyszło, panie Rysiu. No, ten headshot mu wyszedł, nie powiem, że nie. Gram dalej, odcinek pewnie około 20-25 minut, tutaj obstawiam, zostało w teorii jeszcze tylko i wyłącznie 11, a zacząłem praktycznie od samego początku, nie wiem, czy tutaj runda 20 minut trwa, czy coś. Pójdę tutaj deploy, pójdę do punktu A, tylko przejmę od razu punkt B, bo jestem przecież na miejscu, tak? Więc, o fuck, ale żem dostał. Apteczkę masz, a ty jesteś medykiem, dobra, kij. Dobra, punkt B przejmujemy. Przejęty, idziemy do punktu A, znaczy przynajmniej ja idę, tak? Boję się, że mogę dostać, ponieważ jest tutaj strasznie otwarty teren. Dobra, to nie ma sensu. Ważne, że go oznaczyłem. O kurde, żem dostał. Dobra, muszę iść do punktu A sam. Bo ja tutaj chwilę zginę. Apteczkę sobie muszę rzucić tylko. No i muszę mieć nadzieję, że nie ma tutaj żadnego snajpera, tak? Na trybie Conquest sobie już gramy tak naprawdę każdą jedną klasą, więc tutaj nie ma znaczenia. O, ktoś tutaj jest, bo nie mogę przejąć punktu. Gdzieś tutaj jest wróg. Bo jest pół na pół, równo. Jeden na jednego. Gdzieś po lewej coś słyszę, ale... O, 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 ktoś tutaj strzelał. Przejmujemy punkt A. Dobra, udało się. Tam jest mój. Spoko, tu jest zepsute. Dobra, w takim razie przejmujemy punkt A. Miejmy nadzieję, że to się oczywiście uda. Rzucę sobie tam profilaktycznie granat, bo tamtąd mogą przyjść, tamtąd mogą przyjść. Więc tutaj zawsze warto to zrobić. Punkt A już w połowie przejęty. Masz tutaj jeszcze apteczkę, jakbyś chciał. No i oczywiście czekamy. Oznaczyłem tutaj wroga. Ok, udało się nam przejąć punkt. W takim razie ja tutaj... Jest tu jakiś pojazd może? Nie ma, szkoda, szkoda. Tutaj widzę, że wszyscy idą w tą stronę, ponieważ tutaj jest jakiś pojazd albo coś. Dobra, wróg, który już nie żyje tak naprawdę. Psuj, chłopie! Masz! Dobra, skład healing, spoko. No i tak naprawdę nie ma tutaj nic więcej, więc... O cholera. Słyszałem coś niemiłego, ale nie wiem, co to było. Dobra, oznaczę może tutaj samolot jeszcze. Może jak go zniszczą, to będę miał jakieś punkty. Tutaj naprawdę dobrzy. Te osoby, które... Co się z tobą, kurde, z twoją tą robi? Z twoim pouchem. Jak tutaj naprawdę ktoś zawsze w BF-ie dobrze latał, to był mistrz nad mistrzami, co nie? Dobra, ja idę tutaj gdzieś na punkt D aktualnie, pójdziemy na punkt D, potem z punktu D pójdziemy na punkt C. Myślę, że to jest takie optymalne. Dobra, oznaczony, oznaczony. Szarżujemy do punktu D, bo widzę, że tutaj jest sporo wrogów. Przynajmniej widziałem właśnie pojazd, który właśnie przyjechał. Rzucę tutaj granat. Kurde, jest pojazd niestety. Dostał za 7, no ale to nic nie daje, tak? Jest ich więcej, jest ich w pojeździe dwóch, ja jestem tylko i wyłącznie jeden. Gdzie on się? Co jest? Tutaj jest koleś za tym. Dobra, nie żyje. Tam jest pojazd. Tego oznaczyłem, dobra. Tego oznaczyłem, spoko. Spot bonus zawsze idzie na propsie. Tutaj się trzeba... Kurde, nie, 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 padnij. No, co jest? Czemu on wstaje? Tu się trzeba mieć na baczności. Ja tutaj przejmuję to, prawda, ale... O, to ty. Czemu ty nie krzyczysz, że medyka potrzebujesz? Masz. Dobra, przejmujemy punkt D, potem idziemy na punkt C, który jest właśnie, oni nam przejęli. Punkt D właśnie zostanie za chwilę już przejęty. Tutaj samoloty nas chronią, punkt A przejęty. You have been promoted, mam następny poziom. Idziemy dalej. Zostało 7 minut w teorii rozgrywki. Dobra, udało się. War Bonds Earn. Dobra, 90 pieniądzów to jest nasz. W takim razie ja lecę na punkt C. Zatraszuję sobie kawałek. Strasznie fajna jest tutaj optymalizacja tej całej gry, naprawdę ona epicko wprost działa. Tam jest koleś u góry, to ja tam pójdę też. O kurde, dobra, spróbuję od góry może tutaj coś dojść. Dobra, dostał.
Przeładuję sobie szybko. No i w takim razie idę już tutaj do punktu C. Z nadzieją, że nikogo gdzieś dookoła nie ma. Ten już nie żyje, pięknie. Idziemy w takim razie na punkt C. Już go tutaj przejmuję. O cholera, żem dostał. Dostałem. Apteczka. O. Dobra, leczymy się tak szybko jak to możliwe. Oni nam C, punkt C przejmują. Gdzieś tutaj... A to jest... Kurde, co ja robię. Gdzieś tutaj jest dwóch wrogów. Po prostu jest ich więcej niż ja. O, kurde, widziałem go. A, widziałem go po lewej, chciałem się skryć, ale niestety. Na dwóch nawet było, no okej. Ach, dobra, może zagram sobie jednak tym razem scoutem. Chociaż jest tylko i wyłącznie punkt C do przejęcia, ale dobra, zagrałem sobie snajperem, bo ja po prostu zakochałem się po prostu w tej broni tak samo. Tutaj jednak chyba przejmują, dobra, nie, to idziemy asa... O kurde, no właśnie, nie zdążyłem już, nie zdążyłem się tutaj zrespić. W takim razie idziemy jednak assaultem ostatecznie. Assault. Dużo napierniczania, szybkie strzelanie. Czyli coś, co ludzie lubią. Bo jednak właśnie pomiędzy takimi budynkami. Pięknie. Tam był jeszcze gdzieś koleś po lewej. Ja może pójdę na niego. Dobra, jestem tutaj już ten i przejmuję ten punkt. Dobra, szybko się muszę skryć. Granat, granat, granat. Nie, nie, nie. Ach. Medyk, medyk. Tutaj też zbugowany jest ten tekst. A, jest równo nas po C. Kurde, jest równo graczy. Naszych jak i wrogów. A ja mam bardzo mało życia. Jakby tych dwóch tam weszło na nasz punkt, to byśmy zaczęli przejmować. Dobra. Kurde, trafiliśmy na burzę piaskową. Przejmujemy C, pięknie, dobra. Mamy tutaj pojazd, jest super. Ja mam oczywiście granaty. Ja mam jeszcze inne rzeczy, więc te pojazdy również od wrogów mógłbym tutaj niszczyć. No ale czekamy, czekamy, 5 minut zostało, ten tutaj będzie. Oznaczyłem ci go, znisz go, dawaj, dawaj, koleś, tam jest. Pięknie go trafił. No, 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 mocna ta broń jest. Dobra, przejęliśmy punkt C, ale wiem, że gdzieś tutaj jest wróg, tak? Tylko nie wiem do końca gdzie. Tam jest jeden wróg, widziałem, że strzelał. Tutaj gdzieś chyba wróg był. Pytanie, czy on... O, fuck! Ach, dobra, o, udało się. Pytanie tylko właśnie, czy... O! A mogłem go zdjąć z noża, co nie? A mogłem. Tam jest snajper, dobra, musimy uciekać stąd. Niestety, ale na snajpera nie mamy aż takich dużych szans. Wow! Tutaj było jakieś inne wejście jeszcze? A, tu są schody, dobra, nie zauważyłem. Szóste miejsce mam, a nie zacząłem grać od początku. Mamy kolesie, który jest 23-0, ma 15 tysięcy punktów. To znaczy, że to na pewno to jest, na pewno samolotem gra, ale gra naprawdę genialnie, tak, samolot, więc po prostu epicki, epicki gracz. Mamy tutaj dwa punkty do bronienia. Punkt C jest przejmowany, idę na punkt B wraz z moim szturmem, ponieważ wydaje mi się, że to... Dobra. Ponieważ wydaje mi się, że ta broń jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca, jeśli chodzi o bliskie odległości. Jedna z najlepszych tak naprawdę według mnie. Dobra, jestem tutaj w punkcie. W takim razie idę się tylko gdzieś skryć. Tutaj by było... Kurde, nie, 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 nie chcę zginąć teraz. Medyk, please. Dobra, przejmujemy punkt B. Jest tutaj gdzieś jeden wróg, ale to i tak nieważne. Jak ktoś się pojawi, no to ja go oczywiście spróbuję zniszczyć. Tylko ja muszę przeżyć, bo mam bardzo, bardzo mało życia, więc... To jest tak naprawdę aktualnie najważniejsze, żeby zdobyć tutaj punkty do przejęcia. A następnie idziemy gdzieś na następny punkt, ponieważ mamy jeszcze 3 minuty. I wydaje mi się, że na przykład punkt D moglibyśmy przejąć. Tym bardziej, że on jest blisko. No a już widzę, że nawet oni przejmują, więc chyba nawet nie zdążę. Zobaczę, czy zdążę, czy nie zdążę. Nie, nie zdążę. Nawet jeszcze na mapce nie widzę zarysu punktu D, więc... Ale i tak tam pójdę. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, zdążę. Zdążę chyba na sam koniec przejmowania. Na radarze mamy takie... O, kurde, nie obchodzi mnie, jak ktoś się strzela, to niech się strzela. Ważne, że ja punkty dostaję. O kurde. Fuck! Oj, shit, odbił mi się granat. Dobra. Idę na punkt C w takim razie. Bardzo wyrównana walka. Naprawdę wyrównana. 162 do 134. Prawdopodobnie to wygramy. Chociaż na razie to właśnie wrogowie zdobywają punkty, a nie my, więc... Kurde, no. Przejmujemy punkty i tracimy punkty. To jest taka automatyczna wymiana, co nie? Jedy oczywiście na C. Na C, go, go, go. Tam był koleś. Ja się tutaj skryję w tą dziurę.
Dostałem! No niestety. Wiedziałem, że ktoś to na pewno musiał po prostu siedzieć. Musiał po prostu. Wow, tutaj się akurat budynek niszczył. Szóste miejsce w 12, 7, 8 tysięcy prawie punktów. No i teraz niestety strasznie mocno tutaj przegrywamy, jeśli chodzi o punkty. Bardzo, bardzo dużo my stracili. Ja się tutaj zrespię do C. No bo to C musimy tak naprawdę przejąć. Uff! A, nie żyje. Dobra. Tutaj fajne już doły się zrobiły, można się bardzo fajnie skryć. Oczywiście mogą tutaj również rzucić granat, no ale przyjmijmy, że im się to jakoś średnio uda. Dobra, oznaczamy wrogów. Tam, gdzie tylko to możemy, za to się zawsze dostaje jakieś punkty, zawsze się coś... Kurde, no bez jaj. Ale pięknie to zrobiłem. O kurde! Ale żem dostał prawie bombą tutaj, co nie? Wow, aż mi gres się, co nie? Mam 30 FPS-ów, dobra, już mam 60. O, zginąłem. Za dużo ich tutaj było. Wszędzie dookoła się kryli. Tu był jeden, tam był drugi, tam był jeszcze trzeci. No niestety tutaj, jakbym nie wstał, to bym zginął. Mogą oczywiście leżeć, tak? To troszeczkę moja wina. 3 punkty do 3 punktów, 174 do 161, 30 sekund zostało, oni nam przejmują punkt C. Raczej powinniśmy wygrać. Deployne się tutaj na samolot jako strzelec. Tu. Serio? Jak szybko mnie zabił? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć, ja się pytam. Tutaj jest dobry koleś na pierwszym miejscu, 20 i 10 tysięcy punktów. Koleś chyba tylko biega i przejmuje punkty. No i bardzo dobrze, o to w tym chodzi, co nie? Mógłby jeszcze oczywiście coś zabijać po drodze, no ale... Dobra, niestety jest taka minus, że... Mogą się bardzo szybko teraz punkty wyrównać. Wygraliśmy, pięknie. 178, 167, wygraliśmy, tutaj jakiś typek się zbugował na dole. Ja mam piąte miejsce, więc genialny wynik, tym bardziej, że nie zacząłem od samego początku. 17 tysięcy punktów razem, więc znowu jakieś półtorej poziomu pewnie, albo nawet i dwa poziomy do przodu. Ja mam nadzieję, że ten odcinek z Conquesta wam się podobał. Zobaczę, czy z Conquesta będę robił jeden odcinek, czy będę dwa odcinki robił. Wrzucę to na odcinek prawdopodobnie za jakieś 2-3 dni, więc to wszystko się zobaczy. O kurde, nie mogę tutaj zobaczyć, nie ładuje mi się opcja, ile kto punktów zdobył, ani nic. To znowu pewnie serwery padły albo coś, no. Halo EA, proszę naprawić serwery. W ogóle wczoraj był DDoS. Aha, na pewno pewnie im serwery po prostu nie wystarczyły. Dobra, no nic, niestety nie możemy tutaj zobaczyć żadnych punktów, bo się nie chcą załadować. Ale ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Może pod tabem? Też nie można pod tabem. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam na mojego Facebooka, na Steelgar YouTube, Steelgar Yty oraz na grupkę Maniaki Steelgara. Jednym razem się z wami żegnam. Ja wam życzę miłego dnia. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.